Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z wami w kolejnym filmie. Jak już możecie zauważyć, świąteczny nastrój nieźle mi się udzielił i postanowiłem zainwestować w to piękne rogi renifera, które zdecydowałam się założyć nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o prezentach, a dokładnie o tym, jak znaleźć prezent doskonały zarówno dla pani, jak i dla panów. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdę już do sedna dzisiejszego materiału. Zauważyć, ściągnąłem już te rogi renifera, to tylko dlatego, żeby za bardzo was nie rozpraszać. I tak jak obiecałem, dzisiejszy materiał będzie dotyczyć prezentów, jednak nie będzie to gotowa lista prezentów, gdzie wystarczy tylko kliknąć kup to i po sprawie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Moim zadaniem jest zaprezentowanie wam gotowych, myślę, pomysłów, nakierowania was na to, jak taki doskonały prezent znaleźć. Jak obiecałem, dzisiejszy materiał będzie podzielony zarówno na część dla panów, jak i dla pań. Tutaj wyświetli wam się, od której minuty znajdziecie określoną część, a już bez zbędnego przedłużania przechodzę do pierwszego pomysłu. W związku z tym, że sam jestem facetem, to gdzieś te pierwsze prezenty będą dotyczyć się właśnie mężczyzn, tak więc teraz część dla pań. I co tak naprawdę można kupić mężczyźnie? Wiadomo, każdy z nas jest inny i też jak widzicie po mnie, ja na przykład interesuję się stylem czy modą, czyli też należę do określonego typu mężczyzn, ale nie każdy mężczyzna jest taki jak ja, co warto mieć na uwadze. W związku z tym, że sam jestem bardziej mężczyzną, który właśnie się tym interesuje, postanowiłem, że te pierwsze prezenty będą dotyczyć właśnie mężczyzn gdzieś zainteresowanych stylem. I tutaj według mnie takim doskonałym pomysłem na prezent będzie m.in. na przykład uszycie koszuli metodą MTM, czy na przykład garnituru, marynarki, czy płaszcza. Jest sporo marek, m.in. na przykład polska marka Cafardini, która oferuje nam voucher na szycie na miarę i uważam, że mężczyzna, który tak jak ja interesuje się stylem, czy na przykład męską elegancją, na pewno ucieszy się z takiego prezentu, bo jest on naprawdę wyjątkowy. Przechodząc dalej, myślę, że też świetnym, ponadczasowym pomysłem na prezent, tutaj bez względu na styl, jaki ktoś preferuje, będzie zegarek czy biżuteria. Myślę, że zegarek jest w ogóle bardzo świetnym pomysłem na prezent. Dodatkowo, jeżeli go spersonalizujemy i na przykład z drugiej strony zamieścimy grawer, to jeszcze bardziej gdzieś podbudujemy tą wyjątkowość tego prezentu. To samo tyczy się biżuterii. Myślę, że tutaj współcześnie mężczyźni lubią nosić błyskotki. Biżuteria dobrej klasy, tudzież na przykład bransoletki, sygnety czy różnego typu naszyjniki świetnie sprawdzą się na prezent. Tutaj znowu temat graweru powraca i myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Jeżeli jeszcze bardziej chcemy upersonalnić dany prezent, to myślę, że tutaj będzie to jak najbardziej super pomysłem. Oczywiście mówiąc dalej, przejdę do już takich prezentów bardziej oczywistych i na przykład wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne czy gadżety technologiczne. Nie jeden z panów pewnie jest gadżeciarzem i na pewno ucieszy się z drona, z jakiegoś smartwatchowego zegarka, opasek fitnessowych czy czegokolwiek. Myślę, że to jest super pomysł na prezent, tym bardziej, że jak już wspomniałem, wielu mężczyzn po prostu tą tematyką technologii się bardzo interesuje. Tutaj oczywiście mowa również o wszelkiego typu grach na konsole czy grach komputerowych. Myślę, że tutaj znowu bardzo, nie jeden pan bardzo się ucieszy, jeśli znajdzie coś takiego pod choinką. Ale przechodząc dalej, myślę, że tutaj powiedziałam o opaskach fitnessowych, to również jest świetny pomysł dla kogoś, kto na przykład interesuje się fitnessem, który jest stałym bywalcem siłowni i takie rozwiązanie mu się po prostu przyda. Tak więc tutaj tak naprawdę ograniczeń nie ma, tak? Sky is the limit. Jeżeli chodzi o prezenty, to myślę, że jeżeli znamy czyjąś osobowość, to tutaj znalezienie prezentu będzie po prostu prostym rozwiązaniem. Ja już przejdę dalej i oczywiście kolejnym ciekawym pomysłem na prezent będzie oczywiście przeżycie i tutaj również myślę, że dla panów jest to świetne rozwiązanie. Mężczyźni lubią takie rzeczy jak na przykład loty w tunelach aerodynamicznych, przejażdżka sportowym samochodem, czy tam wyścigówką po torze, skok ze spadochronem, skok na bungee. To wszystko to są świetne, naprawdę świetne przeżycia. Tylko tutaj zaznaczam, że warto kogoś bardzo dobrze znać, zanim taki podarek mu damy, ponieważ już sam przejechałem się na tym, że okazanie komuś takiego podarku nie jest szczególnie dobrym pomysłem w niektórych przypadkach, dlatego warto kogoś dobrze znać, a dopiero potem w takie prezenty inwestować, ale myślę, że to będzie jak najbardziej dobry pomysł, jeżeli kogoś bardzo dobrze znamy. I tutaj, mimo że nie jestem fanem na przykład dawania perfumów na prezent, to uważam, że jeżeli znamy czyjś gust zapachowy, tudzież po prostu wiemy, jakich perfum używa, to sprezentowanie kolejnej butelki tego właśnie zapachu uważam, że też jest świetnym pomysłem, no bo chyba każdy ucieszyłby się, że nie musi sam kupować sobie ulubionego zapachu, a już znajdzie go pod choinką. Oczywiście teraz przejdę do tych pomysłów na prezent, które uważam za absolutną porażkę, no bo jednak warto was też
też przestrzec, jakich prezentów za Chiny po prostu ludowe nikomu nie kupować, bo to jest po prostu przeżytek. I oczywiście, jeżeli chodzi o panów, to tutaj wszelkiego rodzaju skarpety, krawaty. O krawatach to się mogę wypowiedzieć, bo niejednokrotnie dostałem na prezent krawat, który za nic nie pasował mi do pozostałej części garderoby i mam te krawaty jeszcze nawet związane metkami w szafie, czy też w pudełkach, tak więc na to warto uważać. Kolejnym złym pomysłem na prezent w przypadku mężczyzn są oczywiście wszelkiego rodzaju golidła, które znajdziemy w drogeriach, typu pianki do golenia i maszynki, no bo jednak każdy facet ma to w swojej kosmetyczce i to jest naprawdę zbędne, jeżeli chodzi o pomysł na prezent. Uważam, że naprawdę znajdziemy milion rzeczy w podobnej cenie, w podobnej klasie prezentowej, może tak to nazwę, ale lepszych od takiego rozwiązania. Chyba, że mówimy o takich golidłach w stylu vintage, czyli tych takich starych maszynkach do golenia, jak ze starych czasów, czy też brzytwach zapakowanych w ciekawe zestawy prezentowe z olejkami na przykład do pielęgnacji zarostu, czy też brody. Uważam to za ciekawy pomysł. Natomiast same zwykłe golidło typu pianka do golenia i najprostsza, najgorzej jeszcze jednorazowa maszynka, nie jest dobrym pomysłem na prezent i to zaznaczam. Dla mnie też złym pomysłem na prezent, a właściwie nie taktem, będzie na przykład danie komuś pod choinkę alkoholu. I oczywiście wiem, że nie jeden pan ucieszyłby się z znalezieniem na przykład dobrej butelki whisky pod choinką, ale uważam, że ten rodzaj prezentowy lepiej jest zostawić po prostu na okazję typu urodziny czy imieniny, gdyż no jednak pod choinkę troszeczkę nie taktem jest danie komuś alkoholu. Jeszcze jedna rzecz. Chyba najważniejsza, którą proszę Was, żebyście zapamiętali. Dawanie wszelkiego rodzaju świątecznych swetrów, czapek, skarpet i tego typu rzeczy, które możemy założyć tylko raz do roku, dla mnie również jest przeżytkiem, a to z tego względu, no że popatrzcie, po co dawać komuś pod choinkę świąteczny sweter, skoro i tak święta za chwilę się kończą. Jest to po prostu absurdem i wyrzucaniem pieniędzy w błoto. O wiele lepiej jest po prostu kupić komuś klasyczny, prosty sweter niż sweter ze świątecznym eldrukiem, który po prostu sprawdzi się tylko raz do roku. No i taka osoba po prostu odłoży go do szafy po Wigilii i słuch o tym swetrze zaginął. Tak więc na to Was w szczególności przestrzegam. Teraz już przejdę do części z pomysłami na prezenty dla pań. Tak więc moi drodzy panowie, teraz uważnie słuchamy. I tutaj powiem Wam na początek tak, że często spotykam się z opiniami, że bardzo ciężko jest zrobić kobiecie prezent. Uważam, że nie. Moi drodzy panowie, wystarczy, że zobaczymy, podpatrzymy, tudzież zajrzymy do toaletki, czy też szafki z kosmetykami swojej dziewczyny, żony, partnerki życiowej, kogokolwiek i zobaczymy, jakich kosmetyków używa najczęściej. I myślę, że świetnym pomysłem na prezent tutaj będzie sprezentowanie kolejnego opakowania ulubionego kremu, tudzież paletki ulubionych cieni, która akurat się kończy. Wielu panów nie zdaje sobie sprawy z tego, że kosmetyki do pielęgnacji czy do makijażu są naprawdę drogie, tak więc myślę, że nie jedna pani ucieszyłaby się, zobacząc pod choinką kolejne opakowanie swojego ulubionego kremu za 200-400 parę złotych. Myślę, że to jest świetny pomysł na prezent. I tutaj zostając w temacie, konsultowałem to z moimi wszystkimi koleżankami i same stwierdziły, że świetnym pomysłem na prezent będzie m.in. na przykład paletka cieni. Tak więc moi drodzy panowie, nic tylko wybrać się do Sephory i taką paletkę cieni znaleźć, a uwierzcie mi, że nie jest to naprawdę wyczynem. Wystarczy, że zapytać się którejś z pań konsultujących tam, jaką paletkę by polecały, tudzież po prostu gdzieś tam podpatrzycie, co wasza dziewczyna używa i na bazie tego określicie paletkę doskonałą. Uważam, że będzie to świetnym, naprawdę świetnym pomysłem na prezent dla pań. Kolejnym bardzo dobrym pomysłem, no tutaj myślę, że spodoba się większości paniom, będzie też biżuteria. No umówmy się, kobiety lubią biżuteria, przynajmniej większość kobiet uwielbia biżuterię, tak więc wszelkiego rodzaju kolie, wisiorki, kolczyki, pierścionki, bez podtekstu oczywiście te pierścionki, bransoletki sprawdzą się jak najbardziej i świetnie, na pewno świetnie będą leżeć pod choinką, tak więc tutaj zaznaczam, że jest to doskonały pomysł na prezent. Myślę, że przechodząc dalej, takim ciekawym pomysłem na prezent, oczywiście jeżeli tutaj jesteśmy w stanie to komuś kupić, czy też zapewnić. Nie jedna z pań marzy o jakichś tam dobrach luksusowych. Nie mowa tutaj oczywiście o autach. Chodzi mi bardziej o takie produkty jak torebki, buty.
tudzież, nie wiem, płaszcz określonych marek. Rzeczywiście, wiele kobiet ma na swojej liście Dubai kilka takich rzeczy luksusowych, tudzież marek premium, które myślę, że jeżeli stać nas na to, żeby taki prezent komuś zrobić, będą świetnym pomysłem, bo jednak damy komuś naprawdę sporo radości, spełniając jego takie małe, luksusowe marzenie, więc uważam to za świetny, naprawdę świetny pomysł na prezent. I oczywiście, zostając przy takich nieco droższych prezentach, myślę, że tutaj cudownym pomysłem na prezent będzie na przykład bon do spa, tudzież nie wiem, czy to jest voucher na wyjazd do spa. Myślę, że taki prezent ucieszy na pewno niejedną panią i będzie to zdecydowanie podarek, który wykorzysta z wielką chęcią. Tak więc myślę, że tutaj bardzo, ale to bardzo ten prezent Wam polecam. I oczywiście mówiłem o dobrach luksusowych, że na przykład torebka, ale tutaj konsultowałam to z niejedną moją koleżanką i też nie każda z nich praktycznie wspomniała o tym, że miłym gestem byłoby na przykład dostanie torebki na święta. Tak więc tutaj wszelkiego rodzaju, moi drodzy panowie, musicie się zaopatrzyć w cierpliwość i bazować na dobrym guście sprzedawców z butików. Tak więc myślę, że właśnie torebka będzie również świetnym prezentem, jeśli chcemy właśnie zaskoczyć jakąś panią w miły sposób. Jeżeli mówimy o perfumach, tutaj ta sama zasada, co do mężczyzn, ponieważ jeżeli nie znamy gustu zapachowego albo nie wiemy, jakich perfum używa dana pani, to tutaj nie warto ryzykować. Jeżeli natomiast znamy zapach, widzimy ten zapach, ale nie umiem na przykład wymówić nazwy, to już wystarczy zrobić jego zdjęcie, też iść do Sephory, do Douglasa, pokazać, że chcecie ten konkretny zapach i po sprawie. Mówiłem na początku o kosmetykach. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby nie eksperymentować z nowymi kosmetykami. Niejedna moja koleżanka wskazała na to, że najgorszym prezentem, bo już przechodzę do tych najgorszych prezentów, byłyby właśnie kosmetyki niedobrane do cery. A umówmy się, panowie, pewnie nie jeden z was nawet sam nie wie, jaki typ skóry sam posiada, tak więc tutaj bym nie ryzykował. To samo tyczyło się perfum, ale o tym mówiłem wcześniej. Do najgorszych prezentów przez panie były oczywiście uważane wszelkiego rodzaju kapcie, szaliki, rękawiczki, czapki, tak więc tutaj moje koleżanki podkreśliły to, że są to najgorsze prezenty, jakie nigdy nie chciałyby dostać. Dodatkowo powiedziały mi też również, i tu was przestrzegam, moi drodzy panowie, a wiem, że to się zdarza, wszelkiego rodzaju artykuły gospodarstwa domowego, nawet w formie żartu, doprowadziłyby je do po prostu furii. Tak więc tutaj odradzam kupowanie takich rzeczy, bo jest to po prostu przeżytkiem i naprawdę myślę, że wasze dziewczyny was znienawidzą za takie prezenty. Tutaj też kwiaty, co o dziwo mnie zdziwiło, ale jedna z moich koleżanek powiedziała mi, że kiedyś spotkała się z tym, że ktoś z jej rodziny pod choinkę dostał kwiaty. Tak więc, moi drodzy, tutaj warto pamiętać o tym, żeby też tych kwiatów nie dawać, bo będzie to okropnym pomysłem na prezent i naprawdę, naprawdę, naprawdę odradzam. No i cóż, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to chyba tutaj poruszyłem każdy temat i uważam, że doskonale mi to wyszło, ale naprawdę, śmiejąc się, konsultowałam te prezenty, jeżeli chodzi o panie, z paniami, tak więc zapytałam się po prostu każdej z moich koleżanek, jaki taki prezent chciałaby dostać, a jakiego prezentu by nie chciała dostać. I po prostu dostałam od nich gotową listę tego, o czym zresztą przed chwilą wam powiedziałem. Tutaj na sam koniec powiem tylko tyle, że gdzieś uważam, że jeżeli już naprawdę nie mamy czasu na myślenie, ani też nie mamy czasu na zrobienie tego prezentu, to nie chwytajmy się takich rzeczy, jak na przykład karty podarunkowe, bo jest naprawdę prezent, który świadczy o tym, że nie mamy czasu i można to porównać z tym, że damy komuś kartę kredytową i powiedzmy idź sobie zaszalej w sklepie do tej kwoty. Uważam, że jest to po prostu nieciekawy prezent, no i pokazuje on drugiej osobie, że nie mieliśmy po prostu czasu jakiegoś prezentu dla niej przygotować, więc uważam to za absurd. No i jeszcze może taka moja mała rada, ale ją dość często stosuję, szczególnie jeżeli chodzi o prezenty na urodziny. Wiem, że to zabija magię świąt i nie jest koniecznie przyjemne, ale uważam, że jeżeli mamy taką możliwość, to wystarczy, że się po prostu kogoś zapytamy, co chciałby od nas otrzymać na prezent, tudzież co potrzebuje w danym momencie. Uważam, że najlepszy prezent przede wszystkim powinien być praktyczny i dawać radość, czyli jeżeli się po prostu kogoś zapytamy, to oczywiście wiem, że na początku ta osoba będzie odwracać kota ogonem i powie nie, nie przesadzaj, co kupisz będzie super i w ogóle, ale uwierzcie mi, jeżeli tak pomęczycie przez kilka tam dni, tudzież już wyślecie gotową listę prezentów i spytacie się, co z tej listy chciałaby ta osoba dostać, to będzie to świetnym pomysłem na prezent, świetnym rozwiązaniem, nie dość, że zaoszczędzicie w ten sposób czas, to jeszcze sprawicie radość drugiej osobie. No wiem, że to zabija magię świąt, ale co poradzić? Tutaj też podkreślę, że
Drugim takim tym już nieco bardziej dyskretnym będzie na przykład podpatrzenie na czym komuś zależy, co ktoś chciałby dostać. O, wierzcie mi, nie jest to trudne, wystarczy, że pobuszujemy, tudzież popodglądamy, co dana osoba przegląda w mediach społecznościowych, co jej się po prostu podoba. W przypadku kobiet to już jest w ogóle łatwe, no bo najczęściej same one wskazują, że podoba im się na przykład ta torebka, podobają mi się te buty, chętnie by sobie kupiły to, to i to, więc to jest naprawdę proste. Wystarczy mieć po prostu oczy i uszy szeroko otwarte. No dobrze, moi drodzy, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik prezentowy pomoże Wam w wyborze prezentu doskonałego. Z mojej strony nie pozostaje nic więcej, jak życzyć Wam owocnych, ale przede wszystkim udanych łowów i oczywiście zaprosić Was do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania, także naciśnięcia dzwoneczka. Myślę, że wszystkie te czynności z Waszej strony zmotywują mnie do dalszej pracy i też dają mi znak o tym, że moja praca nie idzie na marne. Oczywiście podkreślę tylko, że na swoim blogu kilka lat temu przygotowałam serię wpisów dotyczących prezentów dla stylowego mężczyzny. Podzieliłem tę serię względem różnych kwot, tak więc myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, tak więc moje drogie panie, link do tego wpisu macie w opisie. Oczywiście na sam koniec nie pozostaje mi również nic innego, jak życzyć Wam po prostu udanego dnia i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.